No hej, witam was w trzecim już odcinku. Tak, wspomnień tam tybijskiego fanatyka, czy jak to tam, ten skrót można rozwinąć. I co dzisiaj? Jak widać na załączonym filmiku, mam już 15 poziom. Spora w tym zasługa Luka Luzera, który mi co nieco tam pobloczył, potankował, nie wiem jak to się teraz mówi. W każdym razie, no i cóż, i dał mi sporo itemków, takich jak właśnie Demon Shield. Generalnie praktycznie wszystko, co mam od niego, także jestem mu bardzo wdzięczny. I czym zajmiemy się dzisiaj? Oprócz walki z FPS-ami spadającymi do 10. Plan jest taki. Dzisiaj miałem zorganizować taki mały event, ale się tak śmiesznie złożyło, że ludzie, którzy są chętni do uczestnictwa w tym evencie, są jeszcze na Rogardzie i jeszcze nie mają wystarczającego poziomu. Co w związku z tym? Myślę, że zajmiemy się questem. Tak, mamy tutaj dostęp do questu Loose Ends. I on najwyraźniej dzieli się na pięć takich, ja wiem, rozgałęzia się na pięć takich ścieżek. I Ankrach Moon na dzień dobry odpada, bo to jest miejsce tylko dla premium. Edron również, zostaje Outlaw Camp, Taze i Venor. Do Venor mam daleko, a poza tym z tego co tutaj widzę, co piszę, co jest napisane, nagrodą będzie jakaś lekka łopata. W Taze bardzo dużo doświadczenia i trochę kasy, natomiast w Outlaw Camp dużo pieniędzy i dużo doświadczenia. Problem taki, że Outlaw Camp z tego co pamiętam leży w miejscu dość niegościnnym i na 15 levelu wolałbym się tam nie zapędzać. Dlatego, że też myślę, że jak już jesteśmy w tej, zawitamy do Ecclesiusa. Dużo doświadczenia jak najbardziej się przyda. Na kasy, na ilość kasy chwilowo nie narzekam, bo dostałem właśnie od Luka Luzera prawie 40 tysięcy. Właściwie to całe 40 tysięcy. Ecclesius. O, mam zaznaczonego Ecclesiusa. Sobie klikniemy i zobaczymy, czy dojdziemy. Mam już 15 poziom, który teraz pozwala mi używać i tworzyć runy. Tak, no widzę, że teraz one są w ogóle jakoś dziwacznie. Z jednej czystej runy robi mi 10, w dodatku jednostrzałowych i w ogóle to trochę nie bardzo. Wcześniej taką runkę brało się w łapę, czarowało i z jednej runy powstawała jedna runa magiczna. A teraz widzę, wystarczy je mieć w plecaku, rzucić czar i one się jakoś rozmnażają. No ale dobra, niech będzie. Nie powiem, żeby ta zmiana mi się akurat podobała, bo to jest dość nielogiczne, że z jednej runy robi się 10, no ale no, mi się może nie podobać, ale skoro już tak jest, to niech sobie będzie. Zastanawiam się, gdzie ta moja postać sobie drepta. Najwyraźniej próbuję przejść do Ecclesiusa, tylko chyba niedobrą drogą. Chyba zaraz sam się tym zajmę. No, wracamy, kolego, wracamy. Przy okazji troszeczkę pomarnuję sobie many, porobię te runy. One mają strasznie niskie obrażenia. Tam próbowałem strzelać w psa, to od 9 do 13 obrażeń. No to naprawdę to nie jest dużo. Już ta najsłabsza różdżka zadawała więcej. Ale to jest o tyle dobre, że nie potrzebuję many, żeby nimi rzucać, z tego co pamiętam. A to już sporo może mi pomóc, jeżeli większość many wydam na leczenie. Okej, no i cóż, i dojdziemy do tego Ecclesiusa i zobaczymy, co on mi każe. Jak teraz każe mu tu pójść, to nie wracaj przez miasto, idioto. Oj, Boniu, tu idź. Swoją drogą, nie jestem pewien, czy myszkę widać. Nie wiem, czy Fraps nagrywa myszkę. A, mniejsza. Okej, no i mamy o, Snake'a. No to akurat Snake tam niespecjalnie nie rusza. Zwłaszcza, że jest po drugiej stronie rzeki. Tu widzę jakiś mostek. Tak, tu jest mostek. To myślę, że tym mostkiem sobie właśnie przejdziemy. Oprócz tego, oprócz run, właśnie tego lekkiego magicznego pocisku, mam też runę Firefield bodajże, czyli jakieś pole ognia. No, niespecjalnie wydaje mi się, żeby mi się ona miała przydać, ale może gdzieś kiedyś.
Bardzo mi się nie podoba to, że trzeba mieć określony poziom, żeby używać run. Kiedyś wystarczy określony poziom magiczny i to było o wiele lepsze według mnie. Bo no, wystarczyło, że ktoś był odpowiednio uzdolniony magicznie i już mógł czarować. No i to było zasadniczo sensowne. No ale niestety zmienili to i zostaje mi walka różdżką. Smutne, ale prawdziwe. O, a tu widzę, kolega ma jakiś niebieski płomień przed domem. Ale bajer. Hello. Are you interested? Yes, of course. Wow. Mission. Okej, okay. No i zaraz się dowiemy, co ciekawego kolega nam tu powie, żeby zrobić. Myślę, że zrobię taką jedną misję. Liczę, że nie wyśle mnie gdzieś na teren dla premium, bo chyba nie chcę kupować jeszcze premium. Ale dobrze, no. Uf, dziadu, gadaj szybciej, bardzo cię proszę. I need a new hat. Super. Czapki ci trzeba, no. Przynieś, podaj, pozamiataj, widzę, ze mnie robi. No ale dobrze, niech będzie. No gadaj, gadaj, gadaj. O, żeż, aż do Venor? Jasne. Super. Coś jeszcze chcesz mi powiedzieć? Chyba nie. Dobra, zobaczmy quest loga. więcej? Dobra, loose ends. To nie. I co to? Tak. Travel to the north and look for a tailor. Okej. Kuba wystraszył się najwyraźniej. Najwyraźniej wystraszył się. Boż, kamery. No ale dobra. No to cóż, myślę, że nie będę was zanudzał obrazem mnie biegnącego do Venor. Myślę, że tu jakieś przyspieszenie zrobię. No nic. No to czeka nas kilkanaście kilometrów biegu. No to cóż, lecimy. Jesteśmy w Venor. To okolice było widać na poprzednim filmie. Jak widać, ona się jednak troszeczkę zmieniła, chociaż na przykład tutaj te wieże praktycznie się nie zmieniły wcale. No, troszeczkę te grafiki są ładniejsze. Widzę jakieś tam. Troszeczkę to jest wygładzone. Wydaje się nieco takie. Ja wiem. Te grafiki wydają się takie jednak podkręcone. Ale tak, mniejsza z tym, mamy tu kogoś znaleźć. Kogoś, kto zrobi kapelusz. A gdzieś tutaj ktoś taki był, tylko nie jestem pewien gdzie. Będę musiał poszukać.
Nie wiem, czy nie gdzieś tutaj. O, mam chyba nawet na mapce zaznaczone, tak? Tu burze. A, nie, to jest ten, który drugi może mi questy dać. To na razie to sobie zostawimy. Chociaż mógłbym też wziąć i robić na przemian. Ale myślę, że sobie to odpuszczę. Tu coś jest. Zobaczmy. Czy jest tu ktoś, kto robi czapki? No tutaj raczej nie bardzo. Na dole jest jakaś piwnica, magazyn, a na górze? A na górze też nie. Szkoda. Korci mnie, żeby wziąć sobie questy z paru miejsc i robić na bieżąco. Wtedy szybciej by wyszło. No w sumie może i tak faktycznie zrobię. O, a tu co jest? A, chyba to miejsce kojarzę, dobra. Troszeczkę się chyba pozmieniało. Gdzie tu jakiś sklep mogę znaleźć? A wydawało mi się, że jeszcze co nieco pamiętam, no. Aha, tu jest stocznia, to za daleko zaszedłem. Dobra, to wezmę sobie od tego gościa też misję. Bo zasadniczo czemu nie? To od niego mam dostać lżejszą łopatę. Czy to mi jest bardzo potrzebne? Standardowa łopata waży 35 uncji. To jest, no, sporo, biorąc pod uwagę, że magowie są jednak dość hyrlawi. Okej, tu jest depo. To depo mnie nie interesuje. O, Luka Loser tam stał. A, jest Boozer. Hi. Nie wiem, mission. Co mam ci powiedzieć? Do you want to help me? Yes. Bla 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 bla. Mam tą flaszkę do kaza dotrzeć. Okej. Co mam łapać? Wow. What the fuck is this? O kurwa. Pewnie, że chcę. O, teraz jestem czarodziej. A co nosisz tak w ogóle? Plate legi. To noszę. Free items, pliks. Nie wiem, czy to jest coś warte? Prawdopodobnie nie. Ile to waży? 21. Magic level plus 1. O, fajnie! Podoba mi się. To tak, mam flaszkę dostarczyć do Kazo. No dobra. Tylko jeszcze. Nadal nie mam tego questa skończonego. Gdzie tu jest sklep? No nic, widzę, że nie ma wyjścia innego. Jak obejść dookoła całe miasto? Mi się wydaje, że to będzie już chyba wiem. Znaczy, dobra, nie wiem, strzelam. Ale gdzieś mi to świta, że to było przy takiej drodze z południa na północ. Tu jest świątynia, o ile dobrze pamiętam. Może tu? No szcholercia, no. Muszę to gdzieś znaleźć. O, coś mi się wydaje, że nie tu. Może tu? Nie, nie tu. Ja pierdzielę. O, tu widzę coś dużego. Na mapie może. O. Może jest. To jest chyba sklep. W razie widzę broń. A może gdzieś dalej. Nie, tu raczej nie. Dobra, to idziemy tu do sklepu.
Jak tu nie znajdę, to zrobię cięcie i będę szukał na własną rękę, bo nie chcę was zanudzić. A, mogę runę zrobić. Nawet dwie. A, tylko że już nie mam na czym. Strupek ledwo żywy zresztą. Czy jest tu ktoś? No jest, jest. Kurczę, ze zbrojami. No raczej bym nie podejrzewał, że to o to chodzi. No nic, to nie tutaj. To też, cóż, udają się na poszukiwania. No okej. Głowy nie dam, ale chyba znalazłem. To mi wygląda na sklep z ciuchami. Nie wiem. Nie wiem, do kogo mam tu zagadać. Ten niby jakieś czapki robi. Haj. Nie wiem. Jak do ciebie zagadam o mission. Nie. Co, trade? No nie kupię ci takiej czapki przecież. No nie, to może do tego drugiego. Hi. Clothes. Trade. Też nie bardzo. Chyba, że na górze. Czekać, może ja coś źle przeczytałem. No jest, jest. Taylor. Co? In the warehouse of fashion, czyli tu jest, to jest warehouse of fashion. Tylko kto tu się czym zajmuje? Hugo? Nie wiem. Oj, literówka mi się wkradła. Jej, jak się ciebie zapytam wprost o questa, to nie. O czapkę? Designer. No szmendo wredna, o co ja mam cię zapytać? Help. Nie wiem, job. Czy pytałem się już go o Taylor? Tak. Get lost. Tia. Wow. To sobie mogę wziąć. Nawet założyć. Ale to jest. Niestety. Dobra. To ja sobie pogadam dalej. O, fashion. O, właśnie, hat. Tak. Nie pink i nie wooden. Wooden jest za ciężki, pink nie, miał nie być, czyli będzie dark hat. One piece of military leather, two bat wings. Crap! Okej. No nic, to ja idę zdobyć te dwa. Aha, Minotaur Leather też. Nie, Minotaur Leather akurat mam. Czyli brakuje mi dwóch skrzydełek nietoperza. No to śmigam zakupić. O, myślę, że będzie najprościej. I myślę, że jak już sobie tą czapkę będę miał, to wtedy dopiero będę kręcił dalej. No okej, zdobyłem w końcu tą czapkę.
No i teraz udajemy się, nie, mógłbym się udać teraz do Thais, ale myślę, że po drodze mogę wstąpić do Khazad-dûm i napełnić tą butelkę, którą dostałem, jakimś tam super browarem czy coś. No, w zasadzie będę musiał i tak do Venor wrócić, więc to troszeczkę będzie nadłożenie drogi, no ale nic. Dobra, to myślę, że... myślę, że nie ma sensu pokazywać wam całej drogi w normalnym tempie. Myślę, że tutaj troszeczkę przyspieszę. No okej, okay, udało mi się znaleźć tą beczułkę. Problem w tym, że zaczyna mi się kończyć miejsce na dysku. W związku z tym teraz zrobię cięcie, pojawimy się w Venor, gdzie będę mógł oddać tą flaszkę, a przy okazji w międzyczasie ogarnę sprawę miejsca na dysku. No cóż, czeka mnie kilometry biegu. No nic, lecimy. No okej, okay, udało mi się zdobyć tą flaszeczkę, jak zresztą było widać w ostatnim ujęciu, no i wróciłem tutaj do tego buzera, co by mu już to oddać i mieć święty spokój. Oj. Hi. Mission czy coś? Hura, co mi kolego dałeś? Łopatę. I co, i tyle? A, 15 waży. O, to okej, okay. No dobra, lekka łopata. No to można już wyrzucić. W razie mógłbym ją sprzedać. O, i 10. 10 platynek. Nieźle. Do woreczka. Dasz mi jeszcze jakąś misję? Jest. No. To umrzyj. Czy mam coś w quest logu odnośnie tego Elozioma? No jest. Hi. Nie wiem. Brewery? Czy jak to? Brewery? No kurna, no i dogadaj się, no. Help. Job. Bye. Hi, jeszcze raz. Dobra, hard rock racing track. Powiesz mi coś inteligentnego. The ring. Beer. Buy beer. Umrzyj. Dobra, mniejsza. Wracamy do Thais. Tam oddać questa. No w sumie to z tą łopatą to nie głupi bajer jest, bo teraz mam 20 uncji wolnego. Czyli zawsze to trochę więcej podźwigam. Rozkminię, czy ten pajac coś jeszcze będzie chciał dorzucić jakiegoś questa, a jak nie, no to mam przynajmniej mission 1, no tam miałem po prostu, ale nie mam complete, także coś tu chyba jeszcze będzie, muszę poczytać na necie. A póki co śmigam do Thais i widzimy się już u tego całego Ecclesiusa. No okej, okay, jesteśmy już u Ecclesiusa. Luka Loser mi coś tu spamuje ostro. Tak, wita i w ogóle. Okej, okay. No i cóż, jesteśmy u tego Ecclesiusa. Generalnie nie mam pojęcia, co ja tu mam dalej zrobić. Przyniosłem mu czapkę. No okej, okay. Siema.
Miszyn. O, przyniosłem. Tak, masz czapkę. 2000 expa. O kurna, genialnie. A, dobra. Widzę, że gość jest sklerotykiem, ale kto by się tym przejmował? No i co? A właśnie, że jeszcze go zapytam o task, to co? Sweep the house prevent the apocalypse. Okej. Okej, przed apokalipsą mogę chronić przed apokalipsą, ale generalnie o co kaman? Tak, mały błąd i w ogóle fajnie, apokalipsę zaraz będzie. Kto by się takimi szczegółami przejmował, prawda? Aha, czyli może być goblin w piwnicy. Demon. Jakiś kozacki demon znaczy. No i generalnie co? Dobra, to ja sobie za ten czas, jak on tu będzie bredził od rzeczy, ja sobie posegreguję pieniążki do pieniążków. Człowieku, przestań bredzić. A, już 2000. No. Okej. Magical oil. No. Aha, czyli mam pozbierać mu jakiś badziew. Okej. Pytanie, gdzie znajdę? Tu? No chyba to nie to. Nie nabijajmy się. Dobra, widzę, że gość gada od rzeczy. Może to rozkminię kiedy indziej, bo mi się nawet nie chce ten kombinować, co on znowu gada. Dobra, hi, mission. Okej, zobaczmy, jaką misję mi da tym razem menda wredna. No i myślę, że generalnie to by było na tyle. Jak widać, misję tu się opłaca robić. To już jest coś, co mi się podoba. Szkoda, że tak powoli się podróżuje, bo widzę, że sporo misji tutaj jest generalnie polega na bieganiu w tej weftę. Ewentualnie może czasem. Tak, chcę. No, fajnie, quest log. Cieszę się. Co mam zrobić tym razem dla tego pajaca? Friends and Traders. Nie to. Jest. Aha, potrzebuję po prostu parę sandałów. Okej. Widzę, że kolega jest tutaj idiotą, a nie czarodziejem, ale to nic. Dupy mu się nie chce ruszyć do sklepu. Będzie się wyręczał mną. No dobra, niech będzie. W takim razie. Ja mu kupię buty i tak dalej, no ale tego myślę, że już nie będę pokazywał. Może coś nagram, jak te misje będą bardziej ambitne, a nie kup mi kapelusz, kup mi buty. No ale dobra, grunt, że dostaję sporo expa, sporo kasy, także wydaje mi się, że takie misje w TB to jest coś dobrego, zdecydowanie. Coś, co wprowadza, ja wiem, jakiś sens, nie? Co jest? Ojej, ale lagi. No bo jednak tego mi brakowało, jak grałem kiedyś w Tibie. To trzeba przyznać, że takich prawdziwych questów, a nie idź otwórz skrzynkę. A coś takiego to już jest, no może nie jakieś super wymagające, ale jakiś tam taki bonus do fabuły z pewnością jest i tak bardziej uwiarygadnia ten świat, że są też ludzie, którzy potrzebują od nas pomocy, nawet jeżeli to jest że mamy iść kupić mu buty. No niestety, no, na początku każdy jest przynieś podaj pozamiataj. O, no co, wow, użył pierścionka, fantastycz. Dobra, to ja mu szukam butów, a na ten odcinek to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!